Cześć, z tej strony Demo. Słuchajcie, dosłownie kilka godzin temu zapowiedziano nowego Soulsa, zapowiedziano Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. O co chodzi w tej grze, zaraz wyjaśnię, tylko na samym początku powiem najważniejsze informacje, czyli na jakie konsole, na jakie platformy w ogóle ta gra wychodzi. Słuchajcie, pierwsza najważniejsza sprawa to Dark Souls 2 Scholar of the First Sin wychodzi na PS4, Xbox One, czyli na nową generację, oraz na PS3, Xbox 360 oraz oczywiście na PC-ty. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Premiera ma mieć miejsce 7 kwietnia 2015 roku, czyli no za jakieś pół roku tak naprawdę. I o co tak naprawdę chodzi w tej grze, co już takiego wiemy? Słuchajcie, Scholar of the First Sin to będzie Dark Souls 2, jakie znamy, z poprawioną, odświeżoną grafiką, z nowymi przeciwnikami, liczę oczywiście na nowych bossów, z nowymi questami, nowymi zadaniami pobocznymi, ale i również podobno fabularnymi. Mają zostać dodane nowe smaczki fabularne, podobno niektóre kwestie mają zostać dopowiedziane, niektóre tam historie mają zostać wyjaśnione. I ogólnie to ma być takie rozszerzenie fabuły, liczę naprawdę na jakieś nowe wątki. Mają być nowe postaci NPC oczywiście. Co ważniejsze, ma zostać poprawiony balans, na który jest bardzo dużo narzekań tyczących nie tylko trucizny, ale broni i tak dalej. Zostanie usprawniony system matchmaking, czyli multiplayer zostanie usprawniony. O multiplayerze na końcu jeszcze powiem, bo tym się najbardziej po prostu jaram w tym momencie. Słuchajcie, gra ogólnie będzie zawierała podstawkę Dark Souls 2 oraz jeśli kupicie Scholar of the First Sin, to będziecie mieli podstawkę plus trylogię DLC zarazem. Jeden zakup i macie od razu całą edycję wszystkiego, macie grę kompletną. Ale słuchajcie, wracając, najbardziej cieszę się z tego, że, uwaga, zwiększono maksymalną liczbę graczy na multiplayerze do, uwaga, aż 6 osób. Wyobrażacie to sobie? Wyobraźcie sobie, jakie to mi daje w ogóle możliwości teraz. Odcinki na kopie z 5 widzami, turnieje na streamach, bitwy, czy na przykład, nie wiem, 5 fantomów, którzy mnie atakują jednocześnie, no to będzie coś po prostu epickiego. W 6 grać Dark Souls tego naprawdę jeszcze nie było i mam nadzieję, że to się bardzo dobrze sprawdzi i że nie wycofają się z tego pomysłu, bo naprawdę zapowiada się to wyśmienicie. W ogóle spokojnie, bo wiem, że niektórzy mogą się oburzyć, że kolejne DLC i tak dalej. To wszystko, uspokajam, dostaniecie za darmo. Jeśli posiadacie Dark Souls 2, to wszystko zostanie udostępnione wam bez pobierania żadnych opłat, po prostu jako olbrzymia aktualizacja do gry. Oczywiście, jeśli niestety nie posiadacie DLC, no to ich nie dostaniecie za darmo w tym patchu, ale zawsze coś, to wtedy dostaniecie ulepszoną wersję podstawową, bez pewnie jakichś tam questów i tak dalej. Grafika i tak zostanie ulepszona, poprawiona, więc naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. Ogólnie, jeśli oglądacie teraz ten filmik, to po opublikowaniu go zajrzyjcie koniecznie do opisu tego filmu, bo jeśli po prostu przez te kilka dni dowiem się czegoś więcej, to tam postaram się o tym poinformować, tam zrobię to wszystko w podpunktach, żebyście mogli się tutaj rozczytać. Także na razie, jeśli chodzi o Scholar of the First Sin, jestem naprawdę bardzo optymistycznie do tego nastawiony. Cieszę się, że coś takiego powstanie i czekam po prostu na demo. Jedna osoba kontra 5 widzów na streamie. Oczywiście na PvP. Już to po prostu widzę takie walki. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach poniżej, napiszcie, jakie są wasze wrażenia. W linku również znajdziecie trailer, oficjalny trailer do tutaj zapowiedzi tej gry. Bo mogę o tym mówić jako o patchu, aktualizacji, ale chyba najlepiej mówić po prostu jako o nowej grze, ponieważ to ma być naprawdę mega wielki patch, mega wielka aktualizacja i również to ma zostać wydane jako osobna gra dla osób, które na przykład nie posiadały jeszcze podstawki, o DLC w ogóle już nie wspominając. Także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, napiszcie w komentarzach poniżej, co o tym sądzicie i do usłyszenia, zobaczenia w następnych odcinkach już normalnych. Do usłyszenia, na razie, papa. No i oczywiście doszła kolejna gra na listę, z których oczywiście zrobię serię. No bo oczywiście, że zrobię tutaj właśnie z tego na pewno przejście, skoro to ma być tyle nowych rzeczy. Trzymajcie się, na razie, papa. Ale tej premiery to się naprawdę nie spodziewałem.